stał się jego częścią i to taką, powiedziałbym, bardzo przeciętną nawet. Jest taka gazeta Die Welt, posiadająca duże wpływy w Niemczech, często cytowana również w Polsce. No, określiła go mianem przeciętnego przewodniczącego Rady Europejskiej. To nie jest polityk, który, no, mówiąc językiem kolokwialnym, wymyślił proch, czy zaproponował jakąś nową wizję, nowe spojrzenie, czy jest znany z jakichś szczególnie efektywnych inicjatyw politycznych, czy jakichś inicjatyw, które właśnie wychodziłyby naprzeciw tych trudności Unii Europejskiej, które mamy. Raczej jest to polityk, który sprawia wrażenie takiego podnóżka pani Angeli Merkel i takiego wygodnego polityka Angeli Merkel. Notabene został tylko i wyłącznie po raz pierwszy przewodniczącym Rady Europejskiej dzięki kaprysowi Angeli Merkel. Ona go forsowała wówczas 3 lata temu na to stanowisko. A obecnie również został mianowany na drugą kadencję w dość niejasnym w sumie trybie, no ale powiedzmy, że była wola tych 27 krajów, również dzięki nadziejom czy naciskom pani kanclerz Angeli Merkel. No, o czym to świadczy? No, o tym to świadczy, że jest politykiem przede wszystkim wygodnym dla Niemiec, ponieważ my mamy w tej chwili sytuację wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, co z punktu widzenia polskich interesów jest wyjątkowo niedobre, ponieważ praktyką brytyjskiej polityki było zwalczanie najsilniejszego państwa na kontynencie. To jest tradycja wielowiekowa polityki brytyjskiej. W tym wypadku, ponieważ Niemcy w tej chwili są dominującym krajem Unii Europejskiej, początkowo to był ten motor francusko-niemiecki, ale w tej chwili widać wyraźnie, że Francja i w potencjale gospodarczym, i społecznym, i politycznym jest znacznie słabszym ogniwem w tym tandemie niemiecko-francuskim i Niemcy w tej chwili odgrywają na kontynencie rolę decydującą. Wypadnięcie Wielkiej Brytanii, które stwarzało szansę budowania jednak pewnego balansu sił, pewnej równowagi, pewnej, powiedziałbym, takiej korzystnej sytuacji dla takich krajów jak Polska, powoduje, że Niemcy w tej chwili uzyskują bardzo duży atut i między innymi trochę polityka niemiecka, czy część nawet lobby finansowego, tych finansów Wall Street, powiedzmy, z Frankfurtu, było zainteresowane Brexitem, ponieważ jednak instytucje finansowe w Wielkiej Brytanii, które są bardzo potężne i bardzo silne, no jednak były konkurencyjne w stosunku do Frankfurtu. Natomiast wypchnięcie Wielką Brytanię poza ten układ europejski formalnie, oczywiście tam to są naczynia połączone, żyjemy w globalnej rzeczywistości, to nie będzie, ale tak, że nie będą już mieli wpływu na Unię, ale już nie będą mieli takiego wpływu, jest dla pewnych kół finansowych w Niemczech bardzo wygodne. I teraz zauważmy, co się stało. Sam projekt europejski był w gruncie rzeczy pomysłem na europeizację Niemiec. Przecież tak to przyświecało Adenauerowi, Schumannowi, de Gasperiemu w momencie, w którym powstawała Wspólnota Węgla i Stali, kiedy się zaczynały mechanizmy integracji europejskiej. Obecnie widzimy, że to nie jest europeizacja Niemiec, tylko to jest germanizacja.